Jest to taki stan u pacjentki, gdzie w badaniach laboratoryjnych oraz obrazie klinicznym widzimy, że tkanki tej pacjentki, tkanka tłuszczowa, wątroba, jest po prostu oporna, czyli niewrażliwa na działanie insuliny, którą wytwarza fizjologicznie. Insulinooporność jest całościowo związana z dietą i stylem życia pacjentki. Niestety tak, schorzenie insulinooporności ma olbrzymi wpływ na płodność zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Jeżeli chodzi o kobiety, jednostką chorobową, którą najczęściej pacjentki wiążą gdzieś podświadomie z insulinoopornością, jest zespół policystycznych jajników. U mężczyzn insulinooporność najczęściej wiąże się z obniżonymi parametrami nasienia i też zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn z szeregiem chorób współistniejących. Insulinooporność może mieć objawy, ale nie musi. Do takich niespecyficznych objawów insulinooporności zalicza się przewlekłe zmęczenie, senność. Wiąże się to też z nieregularnym trybem życia. Natomiast najczęściej insulinooporność wykrywamy u pacjentek, które się zgłaszają do nas, do kliniki, które nie miesiączkują regularnie, mają zaburzenia cykli miesiączkowych, a nasi pacjenci, panowie, nieprawidłowe parametry nasienia. Badanie w kierunku insulinooporności nie jest badaniem standardowym, ale w dzisiejszych czasach rozpoznanie jednostki policystycznych jajników i insulinooporności jest coraz bardziej popularne i też lekarze coraz częściej zwracają na to uwagę. Do takich badań diagnostycznych w kierunku insulinooporności zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn zaliczamy przede wszystkim wykonanie krzywej cukrowej ze znaczeniem poziomów insuliny. Pobieramy również poziom hemoglobiny glikowanej, również pełen pakiet badań hormonalnych LH, FSH, estradiol. Również wyliczamy sobie taki indeks HOMA. To jest taki dla nas lekarzy parametr medyczny, który świadczy o tym, czy pacjentka i jej partner mogą mieć problem z insulinoopornością, czy też nie. Problem insulinooporności na pierwszej linii przede wszystkim chcemy załagodzić dietą i zdrowym stylem życia. Jest to pierwszy taka rzecz uchwytna, którą możemy zmodyfikować i też przez towarzystwa naukowe jest rekomendowane, aby jednak zredukować masę ciała, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Również, aby do swojego stylu życia wprowadzić wysiłek fizyczny, a także stosować zbilansowaną dietę ubogą w węglowodany. To jest pierwszy pomysł lekarza i pacjentki na pomoc w tej sytuacji. W drugim etapie, jeżeli nasze działania zmiany stylu życia nie przynoszą efektu, rekomendujemy postępowanie farmakologiczne. U pacjentek borykających się z nieregularnymi miesiączkami czy też zespołem policystycznych jajników, do farmakoterapii jako pierwszego rzutu stosujemy preparat metforminy oraz leki, którymi możemy regulować cykl miesiączkowy. Ten lek metformina jest również rekomendowany u mężczyzn. W przypadku insulinooporności oraz problemu niepłodności tak naprawdę zmiana stylu życia plus leczenie farmakologiczne daje dosyć duży sukces terapeutyczny. U większości pacjentek ograniczenie spożycia węglowodanów, spadek masy ciała powoduje powrót cykli owulacyjnych. Obecnie mówi się, że jest to jednak jednostka chorobowa, będzie jej pacjentce czy pacjentowi będzie towarzyszyło przez całe życie, natomiast możemy sobie z tym radzić. Jesteście na kanale Kliniki Bocian. Znajdziecie nas w największych miastach w całej Polsce. Jeżeli interesują Was szczegóły, zajrzyjcie na naszą stronę internetową klinikabocian.pl.